potrzebowałam pomocy, odważyłam się o nią poprosić, bo już byłam w takiej sytuacji, że musiałam poprosić o pomoc. I stwierdziłam, że faktycznie prosić o pomoc to nie jest wstyd, być ofiarą to nie jest wstyd. Więc zaczęłam się dopiero otwierać na ludzi i zaczęłam korzystać z pomocy, którą mi ofiarowano. Pomocy poprzez właśnie chęć przemiany, chęć zmienienia siebie, chęć ogarnięcia się wewnętrznie przede wszystkim i dźwignięcia się z problemów. No tutaj właśnie popchało mnie do tego właśnie, żeby spotykać się z większą ilością osób właśnie z kobietami w erze nowych kobiet. Identyfikuję się z tymi kobietami, daję im też sama sobą wsparcie. No już troszeczkę ponad rok pracowałam nad sobą, tak, z Erą jakoś tak troszeczkę ponad pół roku. Generalnie zaczęłam tą pracę sama ze sobą, później Era jeszcze mi pomogła w tym, żeby utrwalać swoje, że tak powiem, zmiany wewnętrzne. Więc teraz czuję się potrzebna nawet w Erze, bo kobiety same mi mówią, że cieszą się, że jestem, że jestem im potrzebna. Zdziwiona, jak wyglądam, że mogę tak wyglądać, że faktycznie jestem piękna, tak jak wszyscy wokoło mi mówili, ale ja po prostu w to nie wierzyłam. Nie wierzyłam w to, jak mogę wyglądać, jaka jestem, a wystarczy kilka fajnych efektów, troszeczkę pracy i można naprawdę wspaniale wyglądać. Wewnętrznie i tak już się zmieniłam o 180 stopni. Jestem całkiem inna, jeśli chodzi o moją psychikę, jeśli chodzi o otwartość do ludzi. Aczkolwiek uważam, że to nie jest koniec moich zmian. To nie jest koniec pracy nad sobą. Przyjmujemy jak najbardziej te panie, które potrzebują wsparcia. Z tego względu, że to jest główna nasza idea, żeby właśnie jak najwięcej kobiet przychodziło do nas, jak najszersze grono kobiet czuło się po prostu szczęśliwe same ze sobą. To już jest rok pracy w sympatycznym gronie wspierającym, bo pracę nad sobą zaczęłam ponad 4 lata temu. Ale ten rok ostatni po prostu w gronie tych wspaniałych kobiet przyniósł wspaniałe efekty. Bardzo dużo się nauczyłam, bardzo dużo się dowiedziałam o sobie również. Też dużo historii dziewczyn poznałam. Wiem, że warto się spotkać, porozmawiać, bo się okazuje, że są osoby, które mają takie same problemy. Ja czuję ogromną satysfakcję, że stworzyłyśmy wszystkie takie, no może powiedzieć, grono kobiet, które się wspierają i jesteśmy może jeszcze nie przyjaciółkami, ale jesteśmy na pewno koleżankami i na dobrej drodze do tej właśnie przyjaźni.
wtedy się zaczęłam zastanawiać, gdzie ja jestem, że wow, ja mam marzenia, tylko one gdzieś były ukryte, zaniedbane, w ogóle człowiek zapomniał o sobie i to mi wtedy dało do myślenia, żeby się otworzyć, żeby zacząć myśleć o sobie. Te moje marzenia, gdzieś tam jakieś plany, one gdzieś tam zawsze siedziały na dnie, ale one siedziały, jakoś nigdy nie miałam okazji pomyśleć, zastanowić się, że może faktycznie zacząć pracować nad tym, żeby to wyciągnąć na światło dzienne. Ja nie stawiam na wygląd zewnętrzny, bardziej stawiam na rozwój taki, żeby z siebie wyciągnąć to, co gdzieś tam u mnie siedzi tak naprawdę od lat. Gdzie ja może się bałam z tego wyjść, pokazać to, bo raczej jestem osobą taką zamkniętą i wolę w sobie trzymać niż to wypuścić, wygadać, jak to się mówi, i powoli z tego wychodzę. Dzisiaj się czuję wow, dzisiaj czuję się bardzo kobieco, pewna siebie, chciałabym, żeby to trwało, żeby ta chwila trwała. Ja tylko jestem szczęśliwa, że sama ta idea wspierania kobiet, uczenia się szczęścia u nas też miała miejsce i że te dziewczyny, które przechodzą teraz tą taką już podsumowującą przemianę, one tą przemianę wewnętrzną przechodziły przez cały rok razem z nami, z Erą Nowych Kobiet. Więc ma to sens i myślę, że będę to chciała dalej robić.